to trudne. Natomiast wzmocniło to taką trochę współpracę między tymi organizacjami społecznymi w Łodzi. To był jeden z takich w sumie sygnałów: sami nic nie działamy i trzeba się wzajemnie wspierać, prawda? Nie jest takim miastem, które tak na dobrą sprawę jest czwartym największym miastem w Polsce, natomiast w takiej powszechnej świadomości ona bardzo słabo istnieje, a jeśli już istnieje, to często ma dość negatywne konotacje, więc partycypacja społeczna nie powinna być reaktywna, tylko proaktywna, tak? Cześć, po tej stronie mikrofonu i ekranu wita Was Agata Kępa. Dzisiaj rozmawiam z Kosmą Nykielem. Hej! Witam, cześć wszystkim. Przeniesiemy się dzisiaj po raz pierwszy tak naprawdę na kanale lub bezpośrednio do Łodzi, więc też właśnie o stolicy województwa łódzkiego, właściwie o centralnej Polsce będzie mowa. Myślę, że dla każdego bardzo jest ważne to, żeby w mieście, w gminie działo się coś też oddolnie, żeby działały organizacje pozarządowe, żeby mieszkańcy aktywnie włączali się w partycypowanie, w decydowanie o mieście. Jak wygląda obywatelska Łódź? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak Łódź Obywatelska? Myślę, że Łódź nie jest takim miastem, które tak na dobrą sprawę jest czwartym największym miastem w Polsce, natomiast w takiej powszechnej świadomości ona bardzo słabo istnieje, a jeśli już istnieje, to często ma dość negatywne konotacje, więc myślę, że wszyscy wiemy, że Łódź była takim centrum przemysłu włókienniczego i była w XIX wieku najszybciej rozwijającym się miastem w Europie. Była pewnym fenomenem, nieporównywalnym w ogóle do niczego innego, co działo się na ziemiach polskich, czy w ogóle w tej części Europy. Więc z miasta, które w 1820 roku miało około 700 mieszkańców, u progu II wojny światowej stała się półmilionowym miastem. To jest coś, co nie miało precedensu. I właśnie też z tym rozwojem bardzo dynamicznym wzięło się wiele problemów, z którymi się w Łodzi borykamy po dziś dzień. Przede wszystkim tak szybki rozwój nie pozwala na dobry rozwój infrastruktury. A dwa, bardzo, jako że było to miasto przemysłowe, skupione na przemyśle włókienniczym, który był raczej średnio on potrzebował średnio wykwalifikowaną siłę roboczą, to bardzo duża część na przykład zasobu mieszkaniowego nie była nie była w wysokim standardzie. Potem Łódź weszła w czas, oczywiście to upraszczając, w czas PRL-u i tak naprawdę ze wszystkich miast Łódź z wojny wyszła przynajmniej fizycznie bez szwanku. Jeśli chodzi o populację, straciliśmy około połowy. Natomiast płucki przemysł przeżył wojnę bardzo dobrze, więc ta produkcja ruszyła od razu. I Łódź w dużej mierze utrzymywała, szczególnie na początku, praktycznie Polskę. Można tak rzec. Była też pierwszą stolicą w sumie po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast Łódź była na uboczu tych wszystkich inwestycji wielkich państwowych. Tak naprawdę Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Kraków otrzymywały dużo więcej tych centralnych inwestycji niż my. Nawet zasoby mieszkaniowe, które były budowane w czasie PRL-u, często nie były aż tak wysokiej, jakby były niższej jakości niż blokowiska, które były budowane w innych miastach. Więc niestety, pomimo tego, że Łódź była zawsze, prawda, mówiło się o czerwonej robotniczej Łodzi, natomiast to miasto nie otrzymywało tyle, ile w sumie wnosiło do gospodarki w PRL-u. No i ten przemysł również niekiedy był dobrze modernizowany, niekiedy nie. O tym krąży w sumie dużo legend, dużo jakichś takich nieścisłości. Natomiast około lat 90. po reformach Balcerowicza miasto przeżyło upadek. I tutaj trzeba o tym mówić po prostu z pełną świadomością. Mało które miasto w Europie doświadczyło czegoś tak brutalnego jak upadek przemysłu włókienniczego w Łodzi, bo była to monokultura. I to było coś, co funkcjonowało praktycznie przez 150 lat i nagle się skończyło. I Łódź dopiero wychodzi cały czas z tego upadku. Wychodzi z
tak naprawdę jednego z najwyższych wskaźników bezrobocia w całej Polsce. I idzie to całkiem dobrze, przy czym dużo jest cały czas problemów chociażby natury społecznej, bo jednak ten taki upadek w latach 90. i dość niski poziom kapitału ludzkiego cały czas jest jakoś dostrzegalny. Więc Łódź jest o tyle ciekawym miastem, że jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. Praktycznie we wszystkich kwestiach. Dla mnie, jako dla urbanisty, czy dla ludzi, którzy zajmują się czy partycypacją społeczną, czy innymi aspektami funkcjonowania miasta, jest to fascynujące, bo jest bardzo dużo do zrobienia. Łódź jest bardzo ciekawym miastem i jakby wszystkim tak naprawdę polecę przyjechać i zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda to miasto, a jak wyglądają wszystkie stereotypy. Natomiast dlaczego dałem taki wstęp historii miasta? Z tego względu, że właśnie przez tą taką swoją wyjątkowość, to w Łodzi powstał pierwszy ruch miejski w Polsce. Niewiele jeszcze osób prawdopodobnie o tym pamięta, ale to była, przynajmniej poza Łodzią, to była grupa pewnych osób. To był taki ruch miejski, taka w sumie nieformalna grupa, która zrzeszała ludzi, którym po prostu nie podobało się to, co się działo za prezydentury Bierzego Kropiwnickiego, który, no, można powiedzieć, że mistrzem partycypacji społecznej i włączenia nie był. Miasto było w dużej mierze zaniedbywane na poziomie bieżącego utrzymania. I grupa pewnych osób organizowała bardzo dużo akcji związanych z ratowaniem łódzkiego dziedzictwa, właśnie tego dziedzictwa przemysłowego, które w tym momencie jest czymś, czym się chwalimy. Natomiast wystarczy pomyśleć, że jeszcze 15 lat temu stare fabryki zabytkowe były traktowane jak ruiny, które po prostu trzeba wyburzyć i postawić tam centra handlowe czy bloki. A to właśnie między innymi dzięki temu, dzięki akcjom grupy pewnych osób i właśnie tych takich wczesnych łódzkich społeczników, można nazwać to pierwszą falą. Dzisiaj w Łodzi jesteśmy z tego dumni i mieszkańcy, i inwestorzy zauważyli, że to jest coś wyjątkowego, coś, co wyróżnia Łódź. Więc trochę tak na fali rozczarowania właśnie prezydenturą Jerzego Kropiwnickiego zostało zorganizowane referendum, w którym on został odwołany, i potem nową prezydentką została Hanna Zdanowska, która jest prezydentką Łodzi po dziś dzień. Pierwsza kadencja była dla życia społecznego w Łodzi fenomenalna. Nie ma co ukrywać, wtedy po tym takim, powiedzmy, zastoju partycypacyjnym, to wszystko trochę odżyło. Nagle pojawił się budżet obywatelski, bardzo dużo organizacji społecznych zaczęło jakoś rozmawiać na partnerskich zasadach z urzędem i różnymi jednostkami. Pojawiła się taka trochę większa otwartość na pomysły. Byli też radni, którzy w sumie wywodzili się nawet z grupy pewnych osób, co ułatwiało jeszcze ten dialog. Wtedy zaczęły się pojawiać jedne z takich ciekawszych w sumie rzeczy, z których Łódź jest teraz znana, na przykład z Wonerfów, czyli z tych takich ulic o uspokojonym ruchu w samym centrum miasta, gdzie pierwszy właśnie Wonerf w Polsce powstał w Łodzi, który został zaproponowany przez organizację pozarządową, przez Fundację Fenomen, a wygrał w głosowaniu właśnie w budżecie obywatelskim. Więc to jest taki w ogóle piękny przykład tego, jak dużo Łódź zawdzięcza właśnie organizacjom pozarządowym. I podczas gdy ta pierwsza kadencja była naprawdę dobra, to myślę, że kiedy jesteśmy u progu trzeciej kadencji prezydentury Hanny Zdanowskiej, to już nie wygląda dobrze. I tutaj, jakby co powiedzieć, władze miasta w tym momencie nie rozmawiają nawet z niezależnymi mediami, nie udzielają im praktycznie wypowiedzi, nawet Gazecie Wyborczej, która jest zasadniczo medium, przyjmijmy, że bliższym Platformie Obywatelskiej niż jakiekolwiek inne media lokalne istniejące w Łodzi. Jeśli nie rozmawiają nawet z mediami, to ten dialog z organizacjami pozarządowymi jest bardzo trudny. W tym momencie panuje taka trochę zimna wojna, można to ująć, między Urzędem Miasta a organizacjami społecznymi. Niektórzy radni, nawet większość radnych rządzącej koalicji, nazywa wielu społeczników politykami, a w sumie
jakby nie było, jeśli spojrzeć na źródło słów słowa polityka z języka greckiego, chodzi o sprawy miejskie. A jakby nie było, każdy społecznik, każdy człowiek zaangażowany w poprawę bytu Łodzi i tego, jak funkcjonują rzeczy, siłą rzeczy angażuje się w tą politykę, bo to są właśnie sprawy miejskie, sprawy, które dotyczą miasta. Także nie jest łatwo ogólnie rozmawiać z Urzędem Miasta i myślę, że od roku 2018-19 ta sytuacja się tylko pogarsza. Myślę, że jest to również wyniku wyborów ostatnich samorządowych, gdzie Komitet Hanny Zdanowskiej otrzymał ponad 70% poparcia i Hanna Zdanowska wygrała w pierwszej turze. Myślę, że tutaj było dużo różnych przyczyn, dlaczego to tak się stało. Natomiast to wzbudziło pewną butę w otoczeniu pani prezydent, bo stwierdzili, że to oni teraz mają wyłączność na prawdę w Łodzi, mają wyłączność na decydowanie, jak to powinno wyglądać. No i ku zaskoczeniu wszystkich, nowa strategia miasta, która została uchwalona bodajże w ubiegłym roku, nosi to tam jej jakby motywem przewodnim jest miasto współtworzone przez mieszkańców. Myślę, że jest to bardzo dobry slogan propagandowy, natomiast w praktyce nie wygląda to zbyt dobrze i myślę, że nieważne, czy zapytałoby się przeciętnego mieszkańca Łodzi, czy człowieka, który jest bardzo zaangażowany w sprawy miejskie, to partycypacja nie wygląda zbyt dobrze. Myślę, że są też dobre przebłyski, na przykład niedawno zorganizowano takie konsultacje tramwajowe. Łódź jest, no podobnie w sumie jak Poznań, który tutaj serdecznie pozdrawiam, cały czas w remoncie i w rozkopach. One oczywiście wszystkie rzekomo mają się skończyć do końca tego roku. Już to samo słyszeliśmy w 2015, jeszcze u Łodzianie jeszcze tylko 3 lata, ale tutaj szykowany jest kolejny zestaw inwestycji, oczywiście potrzebnych, w infrastrukturę tramwajową, która została bardzo zaniedbana przez ostatnie lata. Niedawno w Łodzi było zamkniętych 30% wszystkich torowisk tramwajowych, co jest masakrycznym wynikiem. No i żeby część z tych zamkniętych, zawieszonych, jak to oficjalnie się mówi, torowisk przywrócić do użytkowania, trzeba wykonać pewne projekty i przebudowy. I to, co jest akurat, czym pochwalę Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Transportu, to, że koncepcje tych przebudów były dyskutowane z mieszkańcami. Czyli były organizowane spotkania na tych osiedlach, gdzie prezentowany był projekt po prostu i koncepcja i zbierane komentarze, które potem zostały przedstawione w przetargu na projekt, gdzie wykonawca musi to wziąć pod uwagę. Oczywiście te spotkania były połączone z autopromocją wiceprezydenta miasta, który jest w pewnym sensie namaszczony na następcę prezydent Zdanowskiej. Natomiast myślę, że mimo wszystko jest to dobry krok. Natomiast często też, jakby, żeby jeszcze zrozumieć Łódź, trzeba wspomnieć o tym, że niesamowicie silny jest tutaj aparat miejskiej propagandy. W Krakowie na przykład są dwie telewizje miejskie, a Łódź ma gazetkę Łódź.pl, która wychodzi 3 razy w tygodniu w nakładzie około 60 tysięcy egzemplarzy. I ta gazetka Łódź.pl, oczywiście jak każda gazeta samorządowa, nie jest obiektywna. I ona na celu miała po prostu walkę z innymi istniejącymi w Łodzi mediami. Bardzo wielu dziennikarzy mediów niezależnych zostało zatrudnionych przez sam Urząd Miasta i nie ma co ukrywać, bo miasto oferuje po prostu lepsze warunki zatrudnienia, stabilną umowę o pracę. Więc w bardzo wielu przypadkach to po prostu zaważyło, ale takie gazety nigdy nie będą obiektywne, bo one nie prezentują tematów niewygodnych dla Urzędu Miasta. A co Jasne. więcej, te gazety niestety bardzo często zdarzało się, że nawet niektóre grupy mieszkańców były szczute przez Urząd Miasta, więc czy protestujący pracownicy MOPS-u, czy mieszkańcy jednego z osiedli, którzy zostali wręcz osądzeni o promowanie patodeweloperki. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać w mieście i tutaj, jeśli chodzi o partycypację, to
trudno partycypować z kimś na partnerskich zasadach, to tak, w taki sposób traktuję po prostu jakąkolwiek grupę mieszkańców. No jest to na pewno przerażające, biorąc pod uwagę jakby te wszystkie aspekty tak naprawdę, o których wspomniałeś. Chciałam się dopytać właściwie o te ostatnie kadencje obecnej pani prezydent, bo powiedziałeś, że ten początek był bardzo bliski, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi i że ta Łódź zaczęła się zmieniać na lepsze właśnie dzięki tej działalności oddolnej. A obecnie ta współpraca jest blokowana. Blokowany jest także dostęp tak naprawdę do mediów niezależnych, a myślę, że o patologii mediów samorządowych to można by się też rozwodzić. Zresztą na kanale rozmawiałam o tym z Andrzejem Andrysiakiem, tak bardziej ogólnie, ale jak widzę po wielu, wielu rozmowach, każde miasto, każda gmina ma swój własny patologiczny przykład mediów lokalnych. Jak w każdym razie właśnie wygląda ta tak naprawdę negatywna przemiana tych ostatnich kadencji? Dlaczego coraz mniej obecna władza samorządowa w Łodzi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, z mieszkańcami, z mieszkankami? Myślę, że tutaj są dwa główne czynniki. Pierwszy to jest to, o czym wspomniałem, buta. To jeśli ktoś zdobył 70% w wyborach, no to jest, się mówi kolokwialnie o wodzie sodowej, która uderzyła do głowy i trochę tutaj coś w tym jest. I myślę, że właśnie to podejście w takiej, powiedzmy, że wierchuszce miejskiej, że w sumie parafrazując Ludwika XIV, państwo to ja, a z drugiej strony w sumie to podejście otoczenia Hanny Zdanowskiej to jest miasto to ja, tak? Jeśli w jakikolwiek sposób skrytykuje się, nawet w sposób merytoryczny, powiedzmy, jak to się mówi w Łodzi, dwór, no to już się nie kocha Łodzi. I to jest bardzo, uważam, negatywny dla demokracji po prostu przykład, bo no, siłą rzeczy w demokracji powinien być właśnie ten dialog, to zderzenie poglądów wspierane, a tutaj jest ono wręcz krytykowane i negowane. Więc do takich rzeczy, no, po prostu takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Z drugiej strony myślę, że problemem jest traktowanie organizacji społecznych, szczególnie tych właśnie działających na pograniczu polityki miejskiej, ale polityki w znaczeniu angielskiego policy, a nie politics. Więc jakiekolwiek proponowanie takich rozwiązań systemowych z góry jest nazywane polityką. Oczywiście w polskim nie ma tego rozróżnienia. Rozróżnienie. Więc jakby wszystko się jakby składa do jednego, że społecznicy są politykami i najczęściej mówią to politycy, którzy są członkami partii politycznych i mówią to do ludzi, którzy nie są członkami partii politycznych. I każdy taki społecznik w jakiś sposób jest traktowany jako ktoś, kto może zagrozić temu jedynowładztwu w Łodzi. Także myślę, że to jest taka trochę paranoja, która panuje w tym pośród najwyższych, w sumie najwyżej, jakby najważniejszych osób w Łodzi. I z drugiej strony wydaje mi się, że to w pewnym sensie to właśnie ma taki efekt, że prowadzi tych społeczników w pewnym sensie do wejścia do polityki, z tego względu, że jeśli nie są w stanie realizować swoich postulatów, no to trzeba samemu wejść po prostu do tego systemu. Więc to jest takie dość interesujące w sumie, jak to się dzieje w Łodzi. Oczywiście są przykłady, gdzie udało się z czymś wygrać, i myślę, że z ostatnich lat to jest taki przykład z Zielonej Ostoi. To jest taki, w sumie w tym momencie już park. To jest teren dawnych szkółek miejskich, bo Łódź przed wojną miała fenomenalnego ogrodnika miejskiego, który zresztą pochodził z Warszawy, ale przyjechał do Łodzi i tu został, Stefana Rogowicza.
który na przykład rozpoczął akcję sadzenia drzew przy ulicach. I zamiast kupować te drzewa nie wiadomo skąd, to Łódź miała własną swoją szkółkę. No i ta szkółka istniała do, powiedzmy, końca PRL-u, potem jak to wszystko trochę o niej zapomniano i został taki nieużywany teren w miejskich rękach, pośrodku w sumie dość przyjemnego osiedla Marysin. I miasto w pewnym momencie postanowiło przeznaczyć ten teren pod zabudowę mieszkaniową. Zaczęto tak znikąd tworzyć tam plan miejscowy i mieszkańcy oczywiście zorientowali się dopiero, kiedy zaczęły być planowane pierwsze wyłożenia tego planu. I sprawa nabrała bardzo dużej wagi. Między innymi dlatego, że zainteresowały się tą sprawą bardzo mocno media lokalne, które bardzo nagłośniły tą sprawę, bo jednak sprawa była dość bulwersująca, szczególnie, że raz ten teren ma dość duże wartości ekologiczne, jest to schronienie dla wielu gatunków zwierząt, znajdują się tam bardzo ciekawe okazy też roślin, więc wspólnymi siłami udało się tą sprawę bardzo mocno wypromować. Pamiętajmy też, że prezydent Łodzi Hanna Zdanowska jest ambasadorką Europejskiego Zielonego Ładu, więc ten tytuł w sumie z jednej strony, a z drugiej ta chęć wycięcia hektarów pięknych, jakby tak naprawdę parku leśnego i to terenu o bardzo ważnej roli, bo jest to tak zwana trzecia natura, czyli te takie trochę półdzikie tereny, z których ludzie cały czas korzystali i był to teren wykorzystywany. Więc dzięki właśnie olbrzymiej akcji, w sumie zaangażowaniu mediów, ten temat był bardzo, zaczął się robić bardzo gorący. I to jest właśnie moment, kiedy władze miasta zaczynają współpracować z mieszkańcami. Czyli w momencie, kiedy sprawa stanie już się tak medialnie gorąca, że nie ma od tego odwrotu, wtedy siadają do partnerskich rozmów i mówią: okej, zrobimy to, co chcecie. Oczywiście tak nie, ta partycypacja społeczna nie powinna być reaktywna, tylko proaktywna, tak? Więc tutaj jest taki podstawowy błąd, który niestety po dziś dzień miasto popełnia. Jest podobny przykład w tym momencie z planem miejscowym na Lublinku, niedaleko lotniska, gdzie olbrzymie tereny o wartości ekologicznej mają być przeznaczone pod zabudowę magazynową. To także i oczywiście mieszkańcy o wszystkim dowiedzieli się po fakcie. I tam ta batalia cały czas trwa. Natomiast Zielona Ostoja została uratowana. Stworzony został tam park leśny imienia Stefana Rogowicza właśnie. Więc to pokazuje, że jednak się da. Natomiast trzeba przekroczyć taką pewną masę krytyczną zainteresowania medialnego. Bo mimo wszystko można powiedzieć, że ten PR i marketing jest mocną stroną Urzędu Miasta, ale tak samo jest jego piętą achillesową. Więc to jest taka trochę obusieczny miecz. Sam mówisz, że jednak się da, chociaż organizacje pozarządowe, w ogóle mieszkańcy w Łodzi nie mają prosto. Mimo to podałeś już kilka przykładów właśnie takiego pozytywnego działania organizacji pozarządowych w Łodzi. Na samym początku mówiłeś między innymi o fundacji Fenomen, ale jeszcze są inne przecież organizacje, między innymi Łódź Cała Naprzód, czy Tak dla Łodzi. One zauważyłam, że przy niektórych akcjach właśnie ze sobą zaczynają współpracować, pewnie też, żeby łatwiej osiągnąć sukces. Takim ostatnim przykładem jest wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie nazewnictwa w Śródmieście w Łodzi. Jak w praktyce właśnie wygląda działalność organizacji pozarządowych? Czy one ze sobą chętnie współpracują i rzeczywiście stanowią taki filar reprezentacji mieszkańców? Tak, ja myślę, że w tej sytuacji, w jaki jakby ten sposób, w jaki traktowane są organizacje społeczne w Łodzi, w ogóle wzmusza je do współpracy. Nawet oczywiście każda z organizacji ma jakiś taki swój specyficzny zakres, tak? Fundacja Fenomen bardziej skupia się, powiedzmy, na rowerach i na transporcie. Łódź Cała Naprzód dużo mówi o jawności, o takich jakichś podstawach funkcjonowania miasta, o urbanistyce.
Tak, dla Łodzi skupia się na jeszcze innych przykładach, więc to są bardzo różnorodne. To takie pola zainteresowań wynikające po prostu ze specjalizacji. Jest też bardzo fajne stowarzyszenie Społecznie Zaangażowanie, które myślę, że warto wspomnieć, które z kolei zajmuje się bardzo zielenią. Stworzyło wyjątkową mapę drzew Łodzi. Oczywiście zostało to, jest to wyłącznie pomysł społeczny, dzięki jednemu z grantów. Udało się stworzyć taką interaktywną mapę drzew Łodzi, a wynika to z tego, że miasto samo zaniedbuje inwentaryzację swoich drzew, więc skoro nie wie, ile ma tych drzew, w jakim one są stanie, to trudno tym drzewostanem po prostu zarządzać. Więc myślę, że właśnie nawet ta sytuacja ma też czasami dobre, prawda, ma dobre skutki, bo ta mapa drzew Łodzi inspiruje też inne miasta. Do tworzenia podobnych map, a no nie wydarzyłoby się to, gdyby Urząd Miasta nie zaniedbywał po prostu swoich własnych obowiązków w pewnym sensie. Natomiast ta współpraca często, jakby nie zawsze organizacje społeczne w Łodzi współpracują a propos wszystkiego. To się też, prawda, są tematy, które robimy sami, są tematy, które robimy wspólnie. To zależy po prostu od wagi przedsięwzięcia. Tutaj dobrym przykładem jest taki projekt Komunikacja na 100%. To było tworzone w sytuacji, gdzie Łódź podwyższała jeszcze bardziej ceny za bilety MPK. Tutaj kilka tych organizacji społecznych wspólnie złożyło taki projekt uchwały. I on zakładał obniżenie cen biletów, ale przy jednoczesnym przyspieszeniu tramwajów i nadaniu priorytetu. Różni, powiem tak, mieliśmy na sesji Rady Miejskiej ścieżkę zdrowia i to było coś niewyobrażalnego, żeby takie podejście prezentowali radni miasta, którzy za moment uchwalą strategię, w sumie już wcześniej uchwalili strategię Łodzi współtworzonej przez mieszkańców. Żaden projekt, który był składany do Rady Miejskiej, nie był tak drobiazgowo i szczegółowo przeanalizowany jak ten. Ja bym chciał, żeby radni sami jakby projektu Urzędu Miasta tak szczegółowo analizowali, porównywali system tramwajowy Łodzi do Elbląga, Grudziądza, Poznania i setki innych miast. Było to trudne, natomiast wzmocniło to taką trochę współpracę między tymi organizacjami społecznymi w Łodzi. To był jeden z takich w sumie sygnałów. Sami nic nie działamy i trzeba się wzajemnie wspierać, prawda? Więc tak samo w tym momencie złożyliśmy to, co wspominałaś, ten wniosek o konsultacje społeczne w sprawie naszych przebić kwartałowych. To są takie nowe ulice w centrum miasta, które powstały przez przecięcie istniejących bardzo dużych tych łódzkich kwartałów. Nagle miasto bez żadnej konsultacji z nikim wrzuciło, znaczy radni, bo to radni nazywają ulice, takie propozycje, które by były bardzo kontrowersyjne i nie do końca zgodne z tym, gdzie z tym, co mówili mi mieszkańcy parę lat temu w takiej ankiecie internetowej. W Łodzi w ogóle też warto wspomnieć, jest taki dziwny twór. Platforma Vox Populi. To jest taka trochę miejska sondażownia, gdzie można kliknąć odpowiedź ABCD, jaki tramwaj najbardziej ci się podoba, jak powinna być nazwana ta ulica, ten park. No i właśnie łodzianie mogli zgłaszać swoje propozycje, jak nazwać te przebicia kwartałowe. Natomiast co jest bardzo ciekawe w platformie Vox Populi, to jest to, że teoretycznie to powinno podlegać pod biuro partycypacji, czy jak to się w Łodzi nazywa, fabryka aktywności miejskiej. Złośliwi mówią, że jest to fabryka, bo tą aktywność miejską w Łodzi się fabrykuje. Natomiast platforma Vox Populi podlega pod biuro promocji. Więc to też pokazuje, że ta partycypacja społeczna tak naprawdę jest narzędziem marketingowym, a nie faktycznie ma osiągnąć jakąś taką głębszą aktywność społeczną.
W Łodzi jest też taki dość duży niedobór nazw związanych z historią miasta. Jesteśmy miastem, które ma, jak wspominałem, bardzo nieoczywiste korzenie. Nie do końca zawsze mamy dużo wspólnego z innymi miastami w Polsce, ale mamy też własnych bohaterów, o których coraz bardziej chcemy pamiętać. I większość Łodzian sugerowało właśnie nazwy związane z historią i dziedzictwem miasta, podczas gdy te nazwy zostały kompletnie zignorowane. Była propozycja ulicy Pawła Adamowicza, która już była kontrowersyjna wcześniej, z której w innym miejscu w radni się wycofali 2 lata temu. Była propozycja ulicy Policji Państwowej, która jest też bardzo dyskusyjnym tematem. No i ulica Margaret Thatcher, co w mieście z taką historią jak Łódź jest przynajmniej ironiczne. Jeśli nie użyć innego słowa. Więc te nazwy zostały zaproponowane bez jakiejkolwiek konsultacji z mieszkańcami, ba, część z tych nazw została wprowadzona jawnie wbrew temu, co Łodzianie mówili na platformie Vox Populi. Więc pomimo tego, że zasadniczo były to bardzo różne organizacje, które zgłosiły ten wniosek, była i Łódź Cała Naprzód, i Fundacja Fenomen, i Tak dla Łodzi, i organizacja z grubsza o innym profilu, jak Dziewuchy Dziewuchom, tak? Nas wszystkich łączy jednak taka podstawowa potrzeba partycypacji społecznej, takiego włączenia rzeczowego i merytorycznego mieszkańców w proces decyzyjny. Także pomimo jakichś tam różnic, które oczywiście są i zawsze będą, my staramy się spojrzeć na to, co nas łączy. Jak wspominałem, ta potrzeba właśnie prawdziwego zaangażowania i współtworzenia Łodzi przez nas samych tutaj łączy. Ten wniosek cały czas nie został rozpatrzony od ponad miesiąca, cały czas czekamy na rozstrzygnięcie. Zobaczymy. Poprzednio również był wniosek a propos Alei Pawła Adamowicza, złożony i przez inne organizacje społeczne, również między innymi przez Fundację Fenomen i Tak dla Łodzi. I był równoległy wniosek złożony przez radnych, z Platformy Obywatelskiej zresztą, którzy złożyli wniosek o konsultację w sprawie Alei Adamowicza. Co ciekawe, te konsultacje społeczne nigdy się nie odbyły, pomimo tego, że miały pozytywną opinię ze strony Urzędu Miasta. Także zobaczymy, jakie będzie rozwiązanie tematu w tym momencie. Obstawiam, że podobnie to, jak było próbowane, te nazwy ulic miały być taką wrzutką, czyli to tego nie było w porządku obrad, a radni mieli głosować na początku, czy dodać to do porządku obrad, czy nie. Obstawiam, że będzie powtórka z rozrywki w sierpniu, pod koniec sierpnia, kiedy będzie następna sesja Rady Miejskiej. Chciałbym się mylić. Bardzo chciałbym się mylić. Cześć, z Kosmem Nykielem co nieco się rozgadaliśmy o Łodzi. W końcu jestem tam z lub bezpośrednio dopiero pierwszy raz. Za nami rozmowa o Łodzi Obywatelskiej, o tym, jak wyglądają tam organizacje pozarządowe, jak wygląda między nimi współpraca oraz jak wygląda partycypacja mieszkańców i uczestnictwo w życiu miasta. Także serdecznie, jeśli nie wiem, słuchacie dopiero końca tej rozmowy, zapraszam do tej, która za nami, a kolejna o komunikacji zbiorowej, będziemy ten wątek bardziej rozwijać przed nami. Miło mi było Was gościć na tym kanale i nie zapomnijcie subskrybować. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!